Mamy takie polecenie. Wybierz zdanie prawdziwe spośród poniższych zdań dotyczących jednostronnych granic funkcji h w punkcie x równym 3. No i tutaj mamy różne odpowiedzi do wyboru, no ale widzimy, że wszędzie ta granica prawostronna funkcji h od x jest równa plus lub minus nieskończoność i granica lewostronna funkcji h od x jest równa plus lub minus nieskończoność. Musimy tylko określić, która kombinacja jest poprawna. To spróbujmy odczytać wartość tych granic z wykresu. Zacznijmy od. Granicy przy x dążącym do 3, powiedzmy z lewej strony funkcji h od x. Z lewej strony, czyli dążymy od xów mniejszych niż 3. Czyli na przykład w jedynce patrzymy, jakaś wartość funkcji. No około 2,5. Na dwójki mamy trochę więcej niż 3. Na 2,5 będziemy mieli gdzieś coś koło 5. Na 2,75 powiedzmy, no to będziemy już na tutaj na brzegu tego narysowanego obszaru. No i dalej tutaj ten. Rysunek tej asymptoty przerwaną linią narysowanej sugeruje, że te wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony. Ale widzimy, że są dodatnie i coraz większe, czyli tutaj funkcja będzie dążyła do plus nieskończoności. W sposób nieograniczony jej wartości dążą do plus nieskończoności wtedy, kiedy z xem zbliżamy się do trójki z lewej strony. No a co będzie z prawej strony? Czyli obliczmy teraz granicę przy x dążącym do Trójki z prawej strony z funkcji H od X nie tyle obliczymy, co postaramy się odczytać z wykresu. Jak zbliżamy się do trójki z prawej strony, czyli od strony xów większych niż 3, no to patrzymy na przykład w szóstce, to mamy trochę więcej niż 1. W piątce mamy coś koło 1, w czwórce mamy coś koło jednej drugiej, czy też jednej trzeciej. Później te wartości stają się ujemne, na przykład dla 3,5, no to jesteśmy gdzieś tutaj, gdzieś koło minus 1. Jak zbliżamy się do, do trójki, no to widzimy, że te wartości tutaj robią się coraz, coraz bardziej ujemne, coraz większe co do wartości bezwzględnej, ale ujemne, jak zbliżamy się do trójki z tej strony. No i tutaj widzimy, że ten wykres sugeruje nam, że tutaj ta linia będzie się przedłużać tam do dołu, będzie się zbliżać do tej asymptoty, czyli wartości funkcji będą maleć w sposób nieograniczony, czyli będą dążyć do minus nieskończoności. Czyli granica lewostronna jest plus nieskończoność, granica prawostronna jest minus nieskończoność, no i teraz musimy tylko zobaczyć, która z tych kombinacji jest dobra. Oni najpierw dają granicę prawostronną, czyli widzimy, że spośród tych wszystkich odpowiedzi te dwie są poprawne, jeżeli chodzi o granicę prawostronną, która jest równa minus nieskończoność, bo tutaj mamy plus nieskończoność, czyli to już wiem, że jest źle. A jeżeli chodzi o granicę. Lewą stroną, no to tu mamy plus nieskończoność, tu mamy minus nieskończoność, czyli widać, że to jest ta dobra odpowiedź. A ta jest zła, no ta już wyeliminowaliśmy wcześniej, czyli mamy tylko jedną poprawną odpowiedź. To jest właśnie ta odpowiedź, nie ma innej możliwości.